Trzechpotężne lobby w Waszyngtonie Polski konsulat w Nowym Jorku mieści się w eleganckim pałacyku w stylu Beaux Arts z końca XIX wieku na rogu Madison Avenue i 37 ulicy. Przed wejściem przysiadł na ławeczce spiżowy Jan Karski, który próżno ostrzegał Stany Zjednoczone o holokałście w Europie. Dziś Waszyngton radykalnie zmienił swoją postawę. Polityka wobec Żydów i Bliskiego Wschodu, formułowana w Jerozolimie, jest stanowczo egzekwowana w USA, w kongresie, w Białym Domu, mediach i świecie akademickim przez potężną sieć agentów wpływu. To nie żaden spisek, a jawna machina, miażdżąca przeciwników realnych i wymyślonych, popierająca kariery szczerych przyjaciół Izraela lub tylko konformistów. Ale czy można się temu dziwić bądź gorszyć, skoro Waszyngton patrzył obojętnie na systematyczną zagładę prowadzoną przez niemieckich nazistów? Polski konsulat jest dobrym miejscem spotkań towarzyskich i publicznych. 3 października 2006 roku miał się w nim odbyć wykład cenionego profesora Uniwersytetu Nowojorskiego Tony Dziadda pod tytułem Lobby izraelskie i polityka zagraniczna USA. Żydowska liga przeciwko zniesławieniom wymusiła odwołanie wykładu. Nie już profesor Dziad często krytykował politykę Izraela, chociaż był z pochodzenia Żydem. Polacy nie organizowali spotkania, jedynie wynajęli salę organizacji Network 20 na 20. 20 na 20 oznacza zdrową ostrość wzroku, tu niepoprawność polityczną. Do konsulatu napływały protesty, lecz przeważył jak się zdaje telefon od Eyba Foxmana, dyrektora ligi. Wykład odwołano na godzinę przed rozpoczęciem